Cześć, tutaj jeszcze raz Darek Kraśnicki. W końcu po miesiącach filmowania po prostu przy użyciu tylko kamery zdecydowałem się tutaj na zakup produktu pod tytułem Camtasia. No, według recenzji jest to najlepszy software, wprawdzie po angielsku, ale najlepszy software do robienia screenów z ekranu. Tutaj widzimy jeszcze raz stronę producenta. W sumie jest bardzo przejrzysta. Oczywiście, kto ma Windowsa, bierze Camtasia for Windows. Kto ma Maca, o którym nie mam pojęcia, bierze oczywiście pod Maca. No i robimy sobie tutaj download free trial i możemy tutaj sobie naciskając, znaczy oczywiście najpierw piszemy nasz adres. Adres e-mail. No, nawet widzę, że tu mi wyskoczył download for Windows. Oczywiście nie powtarzam tego ruchu, ponieważ już zrobiłem ten download i się boję, że boję się, że po prostu by mi nie uznali dwa razy tego samego. Tym niemniej otrzymujemy takiego e-maila i sobie tutaj nawet mamy jakieś instrukcyjne to wideo i na razie darmowy przez 3 dni programik. Oczywiście wcześniej czy później, no przynajmniej taka idea producenta jest, żeby coś tutaj kupić. Ceny widzimy, nie jest zbyt tanio, ale myślę, że jeżeli ktoś się profesjonalnie chce zabrać za wideo, za marketing wideo, to musi coś takiego kupić. Następnym etapem jest niestety kupienie jakiegoś porządnego komputera rzeźkiego. No, wymagania są tutaj mniejsze niż do kamery. No, tym niemniej warto już mieć coś takiego troszeczkę lepszego. Oczywiście mikrofon. Zauważyłem jednak, że jeżeli jakość dźwięku jest troszkę lepsza niż przeciętnie, niż zwykły jakiś tam mikrofon wmontowany w kamerze, no daje to efekty dosyć zadziwiające. Tutaj widzicie mikrofon, nad którym mam przemyślenia, no też cena taka troszeczkę większa, natomiast podłączamy go ładnie kablem USB bezpośrednio do komputera. O, nawet wyskoczył tutaj jakiś widoczek na ten mikrofon. I tutaj znalazłem to samo. To samo znalazłem ten mikrofon w sklepie polskim. Cena tak jakby nieco większa niżeli w przeliczeniu na dolary, ale wydaje mi się, że będzie warto. Cóż jeszcze mogę więcej powiedzieć? Oczywiście tutaj do tego podcastera firmy Rode widzimy jakiś zamontowany, trzeba dokupić uchwyt i tutaj też jakiś uchwyt. Szczerze mówiąc, nawet nie mam pojęcia, do czego ten uchwyt służy. Trudno tu nie wspomnieć na sam koniec o dobrym połączeniu z internetem. Jeżeli nie chcesz, aby twoje wideo wgrywało się na YouTube całymi godzinami. Natomiast zaleta robienia filmów jako screeny z ekranu jest jedna. Nie potrzebujesz kamery, leżysz sobie w tej chwili w łóżeczku, tak jak ja. Machasz myszką, przesuwasz, mówisz i nagrywasz. Proszę mi wierzyć, że jest to dopiero moje trzecie wideo zrobione w tej technologii. Dziękuję serdecznie, było trochę przydługawe. Niestety rozgadałem się, ale wydaje mi się, że dla celów szkoleniowych było warto. Jeżeli masz oczywiście komentarze na YouTube, proszę sobie tam ładnie kliknąć. Zobaczyć poniżej i skomentować, jeżeli poprzez mojego bloga Video Marketing
www.wordpress.pl. Też również komentarze są mile widziane.